się składa, że ja pochodzę ze wsi, mieszkam na wsi i oczywiście czuję się z nią mocno związany. A tak nawiasem mówiąc, kieruję też organizacją Platformy w gminie i jestem również wiceprzewodniczącym zarządu powiatowego. Chcę powiedzieć, że do tej pory nasi członkowie czuli się traktowani marginalnie. Nikt się nie liczył z naszym zdaniem. Najdobitniejszym przykładem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż kiedy układaliśmy listy, także wpisywaliśmy się w listy, które proponowała Rada Regionu do Zarządu Krajowego, to z naszym zdaniem nikt się nie liczył. Dokonywano wyborów według własnego widzimisię. Uznajemy zatem, że jesteśmy traktowani przedmiotowo, a nie podmiotowo. Chcemy tej zmiany na właściwe, należyte traktowanie. Ktoś tu wcześniej powiedział, że w Platformie nie ma ludzi młodych. Bzdura. Są młodzi, tylko trzeba do nich dotrzeć. Często jest tak, że działają bardzo aktywnie, ale najczęściej ta aktywność przejawia się w okresie kampanii wyborczej. Wtedy są potrzebni, bo oczywiście ktoś musi ulotki roznieść. Oni robią to chętnie, czasami jeszcze dodatkowo dostaną parę złotych. I to nie na tym rzecz polega. Dzisiaj młody człowiek oczekuje czegoś więcej. Oczekuje poważnej dyskusji, rozmowy o sprawach ważnych i trudnych. Chce także rozmawiać o przyszłości. Chce widzieć przyszłość dla siebie. I wcale nie potrzebuje tego, żeby ktokolwiek lub cokolwiek załatwiał.